Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Targoszycach jest jednym z najstarszych zabytków gminy Mierzęcice. Najstarszą częścią budowli jest prezbiterium, powstałe już w czasach średniowiecznych. Rok 2021 odznaczy się w historii tej parafii jako rok, w którym prezbiterium zyskało nową polichromię. Sam pomysł utworzenia artystycznej polichromii Powstał za czasów obecnego proboszcza księdza Janusza Rakoczego już w latach 90. 4 kwietnia w Targoszyskiej prafi odbyła się piękna uroczystość, na której Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Grzegorz Kaszak poświęcił nową polichromię. Prozbiterium, które swego czasu miało malowidło, ale nie było to jakieś artystyczne, nie pokazywało jakiejś wielkiej wartości. Stąd zostało przy remontach. Zamalowane, i tak jak wiele malowideł na kościele, również zostało zamalowanych. Powstała propozycja po kilku latach, tu mojej posługi jako proboszcz w latach już 90., aby odnowić prezbiterium, kościół, by dać nową polichromię. Trwały różne rozmowy. Jaka to ma być polichromia, różne propozycje. Wreszcie na po raz któryś spotkaniach z radą parafialną, doszliśmy do skutku, że najlepiej, do jakiegoś takiego konsensusu, że najlepiej byłoby, aby prezbiterium było polichromią związaną z Eucharystią, z tymi, co jest najważniejsze dla człowieka wierzącego. Dlatego postanowiliśmy. Pana Jezusa namalować i dwunasta apostołów. Taki był projekt, i z takim się zgodziliśmy. Przedstawiliśmy to też wiernym, którzy zaakceptowali tą propozycję, ale oczywiście problem polichromii to również sprawa finansowa. Zwróciłem się do parafian z prośbą o złożenie ofiar, i po długim czasie. Bo tak jak mówiłem, powstało ten projekt już w latach 90. Dopiero właśnie po 2000 roku mogliśmy przymierzyć się do polichromii, ponieważ były inne prace związane z remontem kościoła, cały dach, całe sklepienia, wszystko mury, tynki nowe. I dopiero w 2019 roku i 2020. Właściwie po zebraniu odpowiedniej ilości funduszy zaczęliśmy poszukiwania artystów, co też nie było takie łatwe, nie każdy się zgodził. Ci, co się zgodzili, nie dawali gwarancji, aby to było dzieło godne w kościele. Druga sprawa, pandemia też przeszkodziła w tym właśnie przedsięwzięciu, ale w konsekwencji znaleźliśmy firmę. Artystów mieszkających w Zabrzu, którzy zgodzili się, aby taką polichromię wykonać. Zebrane pieniądze były przygotowane, artyści podjęli się tej pracy. Konserwator dał zgodę, wyraził wielką też radość z tego, że taka jest propozycja i po zaakceptowaniu, i po załatwieniu wszystkich formalnych spraw, związanych przede wszystkim z konserwatorem, bo Kościół jest Zabytkowy, mogliśmy rozpocząć to dzieło w tym roku po trzech królach, 8 stycznia rozpoczęto pracę, a zakończono 12 marca. I dzisiaj właśnie ta uroczystość poświęcenia tego wspaniałego dzieła, o którym parafianie mówią, że bardzo, a to bardzo ubogaciło nasz Kościół. Jestem bardzo wdzięczny. Tym wszystkim, którzy składali ofiary, tym wszystkim, którzy troszczyli się o to, aby to dzieło było dokończone i jestem bardzo wdzięczny też księdzu biskupowi, że zaakceptował tę naszą propozycję, a dzisiaj uroczyście tę polichromię pobłogosławił.